Siemaneczko, jestem po pewnym imieniu, witam was na moim gospodarstwie. Jak widzicie, mamy październik, mamy New Hollanda, mamy kukurydzę. Wynajmujemy sobie usługę. W sensie, bardziej bym powiedział, wynajmujemy sobie kombaj. Raz na czepu, do odwozu, kukurydzy. Bo szczerze, jak zobaczyłem, że raptem ukosiłem, no, niezbyt duży kawałek, jak widzicie, kukurydzy, nie jest dużo wycięte, a ja już mam, żeby wam nie zalgać, właśnie tą kukurydzę, a kukurydza niebotycznie w tym sezonie leci. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Co jeszcze plus? Kombajn ma nawigację, więc mam luksusowo, mam wygodnie i sobie kombajn nówka kombajn. Firma taka sprowadza, firma po prostu taka jest, która wynajmuje maszyny łącznie z silnikami, z maszynami, właśnie kombajnami, ciężarówkami, naczepami i wszelkiej branży rzeczami, różnymi rzeczami, nawet osobówki, labety, wszystko wynajmuje. Duża firma i po prostu, no, wyczyłem kupić przystawkę, ale nowizona średnio. I powiem szczerze, dobrze tak zrobiłem, bo za dużo bym tu miał do roboty tym Bisonem, podaniem do tego New Hollanda. Jak widzicie, piękny stan mojego konta, 55 tysięcy już zostało tylko, bo chciałem 500 złotych tam zapłacić. Można powiedzieć, wiadomo, za opłaty i tak dalej. Miałem 75 tysięcy, chyba 800, wiadomo, tam jakieś pieniądze kupić, jedzenie itd. No i dlatego takie pieniądze. Tylko, albo aż 75 tysięcy. Szczerze, mleko. Cena mleka, złote 98, 2 złote za litr mleka teraz. Powiem szczerze, no jest czym teraz, przy czym robić, jest przy czym te pierdzielać. No i powiem, rozwój jak najbardziej teraz będzie możliwy przy tej cenie mleka, bo cena za mleko dostanę teraz 68 i to jeszcze tak nie do końca tak w takiej dużej cenie. Może wam pokazuję. Czekajcie, to było tu. Nie, tu przepraszam, pardon. 68 tysięcy, gdzie to kuźwa jest tu? Sprzedany, kurwa. Będę wam pokazał, jak sobie tu będę wysypywał, bo jestem niepowzięty pod względem wydajności tego kukurydzy. Mam dwa takie praktycznie pola. Mówię, ja przygotowałem swoje szczepy, ale to nie ma sensu. I tak, macie sprzedane mleko 110 tysięcy. 110 tysięcy za mleko dostaliśmy. 110 tysięcy za mleko, a w sumie to mam na koncie mieliśmy tylko 84 tysiące, bo wiadomo, kredyty itd., więc trochę tych pieniędzy nam poszło, ale powiem szczerze, no jestem no zajebiście zadowolony. Wydajność tych kruf jest niebotyczna teraz, bo już mam 8 tysięcy, no wiadomo, wydajność wydajnością i no to już swoje robi, tak? No i na krowy, które kupiłem, no i na te opki, to są warte pieniędzy. No i tutaj się to wszystko, wiadomo, zwraca. Więc dzisiaj, jeśli to będzie dobrze, chcę zobaczyć tylko cenę tej dzierżawy, którą mam. To jest chyba bodajże ta. Tak. I będę wykupię. Wykupię ją teraz, w dzisiejszym odcinku. Z tego względu, byś mieć spokój, żeby nie gadałeś na zimę i itd. Mówię, cena mleka podskoczyła, cena mleka to jest naprawdę zajebista na skupie, a zawsze tak w październiku, właśnie na zimę jest, te ceny są podwyższane od x lat, no bo cena teraz mleka, żeby mnie zebrać, to jest no, złoty 95, ale 2 złote, no to już można sobie tutaj poszaleć. Wiadomo, w lato to będzie być pewnie granica do 60, do 70, do 80 tego, ale bliżej tych 2 złotych jest teraz na zimę. Jak zawsze w życiu realnym jest, że ta cena mleka zawsze na zimę
jest dużo większa, niż na plato, więc tak będziemy sobie kalkulować, ale cena mleka no 101 tysięcy, a 110 tysięcy, no wiadomo, te kredyty mi zabierają wszystko. Więc mówię, teraz się nie boję, no bo to zainwestowałem w tą obolę, zainwestowałem to wszystko, żeby po prostu już móc się tutaj rozwijać. Więc nie martwię się, na wiosnę nowe nabytki, na pewno nowy ciągnik teraz będzie mogło wylecieć z tego względu, że no muszę to mieć, bo już walę tymi ciągnikami, mimo że tych hektarów dużo nie ma, ale przy codziennych obrządkach tu już jest, przepraszam, jest ciężko podgodzić podobne razem z polami i żeby po prostu, mimo że maszyny są dość duże, no to ciągniki już by się przydały większe i jeszcze jakieś większe maszyny. No bo co, brakuje mi tutaj na pewno. Czego mi brakuje, proszę Państwa, to brakuje mi, żeby on nie zebrać, pół grobotówki. Brakuje mi już powyżej 100 koni ciągnika. Tutaj kosmiczna, kosmiczne wymogi, tak, można powiedzieć, pod moim względem. Ale wiecie, no tutaj trzeba się bawić tym wszystkim. No, wydajność tych krów naprawdę teraz powyżej 25 litrów krowy, to jest już kosmos. Nie liczyłem, że w tej nowej obłoży tak te krowy będą oddawać. Naprawdę, jednak zainwestowanie w tego robota udojowego, zainwestowanie to wszystko, no, opłaciło się. A wiadomo, że teraz jeszcze patrząc racjonalnie, o Jezu, drżymy przyczep. Patrząc jeszcze racjonalnie, że no kuźwa, nie mogę jakoś tutaj się skupić na tym, na tej jeździe. Bez tego, że tak, taka faktura przez tego mleka. Wiadomo, te kredyty tylko po wciągnęłaby, tak? No ale to i tak jest taki potężny zaszczyt, bo 18-20 tysięcy miałem chyba na tym miesiącu. No to 55 tysięcy praktycznie na 100, 50 tysięcy na 100 mieliśmy, no to już jest coś konkretnego, to nie? Więc mówię, no teraz tylko pospłacać kredyty, spłacić podpatrzeć całą resztę i jest elegancko, żeby po prostu już opłacić rodzinę. No tutaj patrzę, no to 3 miesiące będę płacić całą rodzinkę, żeby już mieć spokój, na 150 tysięcy mógł wydać, pokładnie 20 tysięcy więcej dłużyć, żebym już mógł mieć spokój. O to chodziło, tak? No myślę, że teraz już to będzie taki połap, że będziemy jednak już dość duże zarabiać i będzie można już na spokojnie mimo wszystko. A mimo wszystko, proszę Państwa, no się rozwijać, tak, i maszynowo, i zarówno polowo, że tak powiem, no bo na pewno teraz będę chciał gdzieś uderzyć jakieś łąki i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, bo też nie wiem, jak to będzie wyglądało pod względem no, przyszłego roku, tak, bo na pewno ta wydajność w tym roku jest zajebista, no bo padało, nawozu się dało, obornika się dało, z tego się podawało. No to jednak już ten już tak ten ta wydajność widać tutaj dopasowała, tak? Te kukurydzy w porównaniu do tego wszystkiego. Zobaczymy, czy taki rok przyszły będzie. Tego nikt nie wie. No ale patrzcie, no w jedną drugą stronę mam 8 ton. Mam 8 ton w jedną drugą stronę. Więc czego my tu możemy więcej oczekiwać, tak? Pod tym względem, no patrzcie, ja jeszcze nie dążę na to przebudki. Trzeba być chęcić zadzwonić do chłopaków, żeby jeszcze postawili szynę, chyba. Będzie makabra. Mam czekać ten MAN? Nie. Volvo. Czy to Volvo w ogóle będzie da radę w ogóle ruszyć? Pod tym względem. Z tego pola, no chyba, że pojedziemy, to wysypiemy, bo wiecie, ja wynajem tak, że ja zapłacę im za całość tego wszystkiego, jeśli Ile będę miał, wiecie, skoszone, ile hektarów, koszę wszystko mają, tylko będę mieli, wiadomo, w kombajnie. I będzie można serwisa jakoś tutaj będzie, będę musiał się z nimi po prostu jakoś z tym rozliczyć, tak? Mówię, jakbym to miał bizonem kosić, no kusić fajnie, ma szans. Ale chciałem sobie kupić, ale jednak zrezygnowałem. No chyba jednak na kukurydzę to też można sobie po prostu wynajmować, tak? Wynajmować sobie jako ludzi. Żeby ktoś bardziej wlemować maszyny właśnie takie jak teraz troszeczkę tak ten komentarz, przepraszam, żeby nie po prostu nie bawić się samemu pod tym względem i nie bawać się, jak to się mówi,
czekajcie. No tutaj to coś nie poszło tak jak trzeba. O! Zielowskiego nie trzeba mieć. A też raczej no, jeśli tak będzie. No to myślę, że Bizon jeszcze jeden sezon i pewnie będzie miany na coś większego. Właśnie, żebym po prostu mógł sobie tu jakoś no zmieniać pod względem kombajnu też było. Ciągniki jak kupię? Ciągnik kupię, a może nawet ciągniki, bo są w planach dwa ciągniki w zasadzie. Jeden tak... Proszę, nie będę mówił. Mam plan kupić na bliżej wiosny dwa ciągniki, o po prostu. A czy to wyjdzie, to zobaczymy. Bo tych ciągników chcę mieć trochę więcej z tego względu, żebym miał co przy wybierać, tak? Można powiedzieć. Na nowy zakup. Więc no, zobaczymy. Ale widzicie, on się na godzinę, no wyjął, tutaj nie ma co się bawić, on się zambędzie później bawić, regulował sam tą prędkość itp. itd., więc tutaj się nie ma co walczyć. Czekajcie, ja sobie to muszę złożyć, wiecie, to nie jak bizonie, ja tu muszę też jakoś poprzeczniak powycinać, bo tutaj to będzie ciekawie, powiem tyle. Nie może się nawigacja, to trochę trzeba będzie go i to pokręcić i jakoś to powycinać w miarę możliwości. Tam gdzieś jakieś rządki zostaną, to trudno, tak? To jest takie pole nieforemne z tego względu, że to jeszcze mi zostało, proszę Państwa, kukurydza, bo miała to być na kiszonkę, przecież właśnie została na ziarnówkę, to też jest troszeczkę inaczej. Tu już widzę, troszeczkę chyba słabiej sypie. Może będę takie złudzenie. Mam nadzieję, że się nie zakupię, będę się w ogóle to wycofać na tym polu. Wiecie, na tym, że stanę ciężarówki linii, tylko po prostu kombajny będę tu sobie jeździł, mimo wszystko. Nie wiadomo, to jeszcze koszty paliwa będą musiał wyjść. Ciekawe, on to w ogóle spali. Paliwo trzeba będzie brać w niego, będzie powlewać, pół uzupełniać. Żeby ten kombajn później będzie ciekawy, przy czym przyszedł i będę mógł sobie po prostu znowu wynająć, tak. Myślę, tak jak kombajn. No. Chyba innego kombajnu, poza tym Holandy chyba tam nie mają, bo nie w usłudze, tylko na wynajem. Więc... Ale nie wiem, bo to jest dopiero pierwszy kombajn, który tak typowo dają. Bo tam te przypadki nawet jeżdżą, wiecie, jako sami i to ścinają, no po prostu. A, to też fajna, bo... No. Do hodowli trzody chlewnej dzwoniłem, gdzie sprzedawaliśmy chyba tamtą mloko, bo w tym mloku owiec, się nie mylę. I tam mam po 900 zł, więc to pan te za mloko kukurydzę, zajebista cena kukurydzy. Więc na pewno trzeba nie, o Jezu, nie wysypałem deszczu. Dobra, tam będzie trochę Izra, szczerze mówiąc, jeszcze ja zapomnę, teraz się zasypię swoje przyczepy, to dosypię, dosypię przyczepy i zobaczymy jak to wyjdzie. Tam się zastanowić w ogóle tam w ogóle wiele teraz. Tam na ten skup. Zobaczymy. Bo chociaż swoje zasypię i parę tam na skup swoimi przyczepami, to chyba później tam parę swoim, to znaczy tą przyczepką, zobaczymy jak to wszystko finalnie wyjdzie. Bo też nie chciałem wziąć, zawieźć na suszarnię, a na suszarnię to też nie wiem, czy to będzie sens przepalać tak paliwo. Będą mu to też koszta są. Nie wiem. No bezpośrednio liczyłem właśnie teraz to sprzedać, dlatego się rzekła jest. No tak trzeba nie zrobić, tak? Po prostu pod tym względem. Na pewno tak. No teraz jeszcze co mogę zrobić w tym miesiącu, czyli w październiku, mogę zasiać pszenicę. Więc teraz będzie pszenica też siana po kukurydzach. To wszystko te trzy kawałki, tu będzie pszenica. No i myślę, że tutaj jeszcze gdzieś pokombinować przy kukurydze będę musiał zasiać, o której zapomniałem w ogóle w tym sezonie, że jeszcze będę musiał przejść na wiosnę kukurydzę na kieszonkę i zarówno na ziarnówkę, bo patrzcie jak ona ładnie tutaj kukurydza oddaje, więc tutaj bez sensu ją można skreślać i kombinować. I po prostu to trzeba będzie to
jakoś ogarnąć. Nie wiem teraz, co tu zrobić, tam jechać, wyciąć, to jest przeciąg zrobić. Bo nawet nie mam pojęcia, no bardzo, ona jest za dużo sypie, no ma nie, aż dobrze. Dobrze dla ciebie, tak? Czyli zajebiście. No ja to nic nie kombinowałem, ja to nie umiem kombinować jakoś z tymi modami. No ale powiem naprawdę, no kurwa, taka wydajność. Jeden modzik, który zmienia wszystko w tej grze. I to jest na medium, czyli tam 2,5 razy więcej tych pojedzy jest. Jakbyśmy teraz mieli tam 5 razy, to jest taki easy mod, nie pamiętam jak to się nazywa, jest jakiś taki mod. Uciem go i powiem szczerze, że nie żałuję z jednej strony. Dobrze, bo jeśli teraz farming 25 padło, nie wyjdzie. Mamy czerwiec, tak? Mamy teraz 4 czerwiec, że jak nagrywam to jest drugi czerwiec, tak? Więc no... Powiedzmy, no jest to jakieś 5 miesięcy. Ja chciałem to osiągnąć. Naprawdę fajnie to mieć, fajnie ograne to mieć. Więc no... Do tego spić tego jeszcze w tej frajdy jak najwięcej. Ja będę mu frajdy, żeby mieć. Bo trzeba tych maszyn kupywać, pól kupywać, inwestować naprawdę niebotyczne sumy pieniędzy, tak? No to inaczej jak bez takich drobnych modyfikacji, które to by było chyba na Kings modzie. Zosiągnięty ten mod właśnie odnośnie tych zmiany wartości, tak jako liczbalnym. Mamy dobry rok, to mamy prąd. Jest zły rok, prądu nie mamy tego wydajnego. No w tym roku trafiło, że ten prąd nie jest wydajny, bo było przekropnie, nawozy było dane, no to oddaje, tak? Znaczy w przyszłym roku tak odda? No tego nie wiem, tak? Więc trzeba korzystać z tego jak się najwięcej da. Pod tym względem. No i po prostu żyć. Żyć w tym wszystkim. Inwestować z tego, jak to tylko będzie elegancko. Wiadomo, 900 zł za kurdzę. Nie wiem, ta życie realnie jest tyle. Też muszę zweryfikować to. Ale dobra, powiedzmy, że w tym roku tyle niech tak będzie. 900 zł, no bo jednak na, chociaż na hodowlę by trzody chlebnej się ogólnie dorobił, to myślę, żeby tyle byli w stanie zapłacić. Tak mi się przynajmniej zdaje. No nie chcę tutaj nikogo błąd wprowadzać, ale patrzcie. O co mi chodziło z tym modem, patrzcie, bo jeśli mamy dobrą ziemię, czyli to jest, powiedzmy, że to odczytuje wszystko te, opowiem, nowe roki to wszystko. Patrzcie, jak to leci teraz, procentowo, zbiornik. No leci moment, ale tak szybko niby nie, ale gdzieś pojedziemy pewnie dalej, kawałek, to będzie zapierniczało lepiej. I to pada, tutaj ten młodzik naraduje dupę. Patrzcie, ja ten zbiornik zasypię, wysypię i mamy pełne przyczepy. Tu już, patrzcie, tu już mniej sypie, bo tu raczej już dojedziemy do końca, podejrzewam, pola, chociaż mogę się lekko mylić, ale mi się zdaje, że chyba ciut dalej dojechaliśmy, niż myśmy dojechali tam tą stronę. No patrzcie, mamy, o ja pierdolę, 70 ton kukurydzy stąd, już? Czy mamy 70, blisko 70 tysięcy zarobku z samej kukurydzy? Słuchajcie, ja sobie tu jadę, wezmę sobie Ursusa, wiadomo. Tak, bo mamy po kukurydza jest po 900, tylko jest najwyższa cena, tak? Tak, no gościu akurat tyle daje teraz. Bo mówi, że tego nie ma, tego kukurydzy u niego jakoś tam zbytnio i też nawet zbytnio też nie ściął. A musi coś dawać. Ten kukurydzy skupuje. Bo ogólnie ich hoduje i no, jak to się mówi, hoduje i handluje tym kukurydzą, więc ogólnie zbożami, więc potrzebuje tego przemiału. Dobra, czy ja tu już jak mi złapię, wykijowo, ale zapało, dobra. I patrzcie. Nie, tak, jeden praktycznie zbiornik, no półtora zbiornika. I mamy nasypaną całą przyczepę, nie przyczepy. No tam się zdaje, że tam na tym będzie sensu teraz chyba podjeżdżać. Chociaż może nie, bo to jest 7, 8, 900.
Więc może jeszcze coś tam tutaj dosypiemy, żebyśmy na tego pustego przejazdu nie mieli. Ale potem, żeby to pewnie być włosimy i tutaj do końca będziemy dosypywać, bo tu naprawdę jest zapierdolę wydajność kosmiczna, a jeszcze jedno pole jest. Nie no, trzeba przyznać, że ten rok naprawdę urodzaj. By tak w życiu rannym w tym roku było, to będzie coś pięknego. W tym życiu, żeby w tym roku tam było taka wydajność jak teraz tutaj. To mówię pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie by to było. Czekajcie, pik. Pik, i lecimy teraz tu. Wychodzicie, dopełnić jakoś ten zbiornik. Znaczy dopełnić, no chodź, to właściwie dopełnić, tak? Pojedziemy jeszcze to sprzedać naszym ursusem i podmiotom się lalka. A szczerze już mamy, ile tylko poszedłem, już trochę mamy. Więc tutaj ja się dziwię, że niektórzy nadają, że to się nie opłaca fajnie, że tak powiedza panomo, ale jeśli ma się fajnie, dobre wody, fajnie zbilansowane, mam tylko 2,5 razy, nie wiem, maksymalnie 2,5 razy, tak? A mamy saty pół, że powinniśmy połowę tego problemu mieli, tak? Najgorszy w tej sytuacji, tak? Więc tutaj, no, chyba jak nie, to się zmieni jeszcze tego modela na jakiś inny. I tam będzie na hardzie. To też może będzie inaczej. Zobaczymy. Chyba niech tutaj już będzie ten. To co, jedziemy? Nie jedziemy na skupu. Czekajcie, ja mam bombę w ogóle, nie mam tutaj, muszę go chyba koguta założyć. No ja tu muszę kombinować tutaj, bo to nie ma sensu tym wszystkim pojechać na to sprzedać, muszę to sprzedać. Iziam. Mam 5920. I tutaj na przyszły rok na pewno nadstawki do tych przyczep. Nie ma innej możliwości. Patrzcie, jak ładnie żydko rośnie. No powiem szczerze, no niech tak będzie ten przyszły rok taki sam jak tutaj. To w schedzie larwy kupujemy i za gotóweczkę. Będzie larka. Będzie laleczka, wszystko. Ja myślę, że ogólnie to będzie raczej chyba przedostatni może. Nie wiem, przedostatni to nie. Jeszcze jest dwa odcinki gdzieś. Pewnie max. Tutaj właśnie na kanale w sensie jesiennym. No bo raczej jeszcze jakieś pewnie siewy i... No tak, kukurydza, siewy i może coś jeszcze tak fajnie. Może trawa i to wszystko, tak? Też siewy już były, może jakieś orki, nie wiem, uprawka. Nie wiem, coś będę pod tym względem myślał, jak mam zrobić. Nie ma co nie zanudzać. Wszystkim tutaj fajnie, pole jakieś fajne jest. W sumie niedalekie, ale bizonem jechać taki kawałek, to też w sumie mi się nie upyla. A nie szukam tak bliżej, będzie zionikami jako tako przyjadę, ale bizonem też może jakbyśmy tu łąkę jakieś wytrzasnęli. My tak daleko nie mamy tutaj. Czekajcie, teraz żebym ja nie przyjechał, bo tu gdzieś tutaj się pamiętam skręcało. Tak. Że prędko człowiek wcześniej sięgnie. Mimo wszystko. To mamy. Nie mamy takiego ruchu. Dobra, prawa. Tył. Nie ma prawa, dobra. Jeżdżamy. Czy to tam wypali? Myśmy dwa na raz wysypali. Tak najbardziej chyba. Lecą. No i za taki został za 14,8 lat. A tam aż się, tak powiem, kurwa boję myśleć. Ale to, ja myślę, że jak 50 tysięcy będziemy na czysto mieli tego, jak na drzepie. A jeszcze, żeby wam nie zabrać, mamy. Latiany zjeżdżał już z tym. Czekajcie, jak to jest. Nie, to moje hektary są. Dalej mi się zgubiły. To jest to, tu. Ja się tu mam, powiedzę. A, goni 52 tony.
Tylko jedza to nie psy, nie wiedzieli psa. Tony. No to widzicie, jeszcze ile kukłę będziemy mieli w tym sezonie do ogarnięcia. A, jeszcze co idziemy. Jeszcze zawczasu. Chcę tylko zobaczyć, jaki to jest land, proszę Państwa, bo no, trzeba to zrobić. Chciał, czy to nie chciał, 203, 204, dobra, to jest dzierżawi. Teraz to sobie weźmiemy 203, 204, czyli tak to. Leasing rezygnujemy. No i to zaraz sobie zakupujemy. Teraz kolejne pole moje, można powiedzieć, kupione za swoje. Tutaj jeszcze byśmy kupili w tym sezonie, to byłoby lalka, 51 tysięcy za hektar. Tutaj to będzie kosztowało 53. No, zdaje mi się, że na jedną opłatego to byśmy może i kupili wszystko w tym roku na gotówkę. Tylko teraz pytanie, czy nam to się opłaca z jednej strony? Jeśli nam aż tyle jest potrzebne w tym sezonie, byśmy się chyba nie zajebali tu. Dobra, nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodoba, chcecie, pewnie komentarz, linki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.